Drogi księże biskupie Edwardzie, przygodni kapłani z księdzem rektorem na czele, drogie siostry Zgromadzenia Świętego Józefa z Matką Generalną Wandą, kochani seminarzyści, umiłowani bracia i siostry. Dzień dzisiejszy niesie w sobie dwa bardzo ważne wydarzenia, a mianowicie rozpoczęcie roku akademickiego w Wyższym Seminarium i jubileusz posługi sióstr świętego Józefa w Brzuchowicach. Początek roku seminaryjnego to wydarzenie powtarzające się każdego roku i można powiedzieć, że nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast jubileusz to wydarzenie niezwykłe i jedyne w swej wymowie. Ono uświadamia nam, jak bardzo powinniśmy być wdzięczni Bogu za dzieło, jakiego dokonał święty Zygmunt Gorazdowski, lwowski ojciec ubogich. On to w swojej gorliwości duszpasterskiej pod koniec XIX wieku, odczytując znaki czasu w natchniony sposób, odpowiedział na coraz to nowe potrzeby, z jakimi borykał się Kościół i społeczeństwo. Wszechobecna bieda nie dawała mu spokoju. Dlatego organizując dzieła miłosierdzia, powołuje we Lwowie do życia nową rodzinę zakonną. W tym celu w 1882 roku sprowadził do Lwowa kilka tercjarek franciszkańskich zwanych siostrzyczkami ubogich, aby zaangażować je do prowadzenia założonych przez siebie dobroczynnych dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Tercjarki te dały początek rodzinie zakonnej sióstr świętego Józefa, a współzałożycielką zgromadzenia i najbliższą współpracowniczką świętego Zygmunta Gorazdowskiego była matka Salomea Danek, pierwsza przełożona generalna. Siostry, tworząc zgromadzenie, objęły opieką dom pracy dobrowolnej dla żebraków, w którym odnaleźli oni na nowo swoją ludzką godność i warunki do życia. Pracowały również wśród chorych w założonym we Lwowie przez księdza Gorazdowskiego zakładzie świętego Józefa dla nieuleczalnie chorych i rekonwalescentów. Przy tym dziele powstał dom macierzysty i nowicjat zgromadzenia. Siostry służyły również ubogim w taniej kuchni ludowej, a w 1939 roku siostry pracowały już w 8 szpitalach. Kolejną ważną formą pracy wśród chorych było prowadzenie ośrodków zdrowia i ambulatoriów. Od początku istnienia zgromadzenia miała również miejsce posługa samarytańska chorym w domach prywatnych. Inną formę podjętą przez siostry służby najuboższym stanowiła praca opiekuńczo-wychowawcza wśród młodzieży ubogiej, zaniedbanej, osieroconej. Dla nich powstał zakład Dzieciątka Jezus, w którym przebywały porzucone dzieci i samotne matki z niemowlętami. W czasie II wojny światowej z 45 placówek istniejących w przeddzień jej wybuchu tylko 11 przetrwało. Około 200 sióstr zostało wysiedlonych z domów, kilka skazano na deportację, niektóre poniosły śmierć męczeńską lub zginęły w czasie działań wojennych na posterunku pracy. Heroiczne dowody poświęcenia dały siostry, wspomagając w czasie wojny więźniów, partyzantów, wysiedlonych, rannych, chorych w szpitalach, ratując życie także Żydom.
Specjalną troską objęły siostry w tym czasie dzieci osieracone i głodne. Organizowały dla nich ochronki, sierocińce, żłobki, prowadziły stacje opieki nad matką i dzieckiem, schronisko dla zdemoralizowanych i opuszczonych chłopców. W 1946 roku na skutek przesunięcia wschodniej granicy Polski zgromadzenie utraciło swój dom macierzysty we Lwowie oraz wszystkie placówki znajdujące się na Kresach Wschodnich. Trzeba było uciekać do Polski, gdzie i tam przemiany społeczno-polityczne ograniczyły w dużym stopniu prowadzenie działalności właściwej charyzmatowi zgromadzenia. Siostry zostały usunięte ze szpitali, przedszkoli i niektórych zakładów dla dzieci i osób starszych. Te przeciwności losu nie zwyciężyły jednak charyzmatu miłosierdzia. Tam, gdzie można było, podjęły pracę wśród dzieci specjalnej troski i niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Sprawowały posługę pielęgniarską w szpitalach psychiatrycznych oraz intensywniej włączyły się w pracę parafialną i katechetyczną. Rozwijające się zgromadzenie zakonne włączyło się w dzieło misyjne Kościoła, zakładając placówki misyjne w Brazylii i Afryce. Świadkiem tej działalności jest obecna wśród nas Matka Generalna Wanda, która 28 lat swego życia zakonnego spędziła jako misjonarka w Afryce. Kiedy warunki społeczno-polityczne pozwoliły, Matka Generalna Genovefa postanowiła, aby siostry Józefitki powróciły do swego Lwowa i na Ukrainę. Na czele delegatki siostry Antonety powróciły do swego założyciela. I chociaż nie oddano im żadnego z dawnych budynków klasztornych, one zaczęły tworzyć nową historię, kontynuując zawołanie zakonne. Serce przy Bogu, ręce przy pracy. W tym zawołaniu odnalazło swoją drogę powołania wiele dziewcząt, które dzisiaj są już zacnymi siostrami zakonnymi i kształtują oblicze zgromadzenia we współczesnym świecie, którego bez wątpienia cząstką jest Ukraina. Wielką zasługę w powrocie na Ukrainę miał ksiądz kardynał Marian Jaworski, którego drugą rocznicę śmierci wczoraj obchodziliśmy. Ten fakt potwierdza również obecność sióstr przy księdzu kardynale do ostatnich dni jego życia. Powracając na Ukrainę i do Lwowa, przed zgromadzeniem stanęły nowe wezwania, które przyprowadziły siostry również do lwowskiego seminarium, gdzie od 25 lat istnieje prawnie erygowany klasztor, a my dzisiaj składamy Bogu Najwyższemu dziękczynienie za tę obecność i jakże ofiarną posługę. Trzeba nadmienić, że obecność sióstr i ich praca w seminarium liczy więcej niż 25 lat, ale my świętujemy rocznicę erygowania wspólnoty zakonnej, czyli ustanowienia klasztoru, a nie obecności. Dzisiejsza wspólnota w Brzuchowicach to nie tylko zaangażowanie w seminarium, ale od kilku lat również wprowadzenie domu miłosierdzia imieniem Zygmunta Gorazdowskiego. Dziękujemy zatem siostrom za tę obecność. Dziękujemy za serce przy Bogu i ręce przy pracy. Bez serca przy Bogu nie byłoby rąk ani w seminaryjnej kuchni, ani przy chorych i starszych w domu miłosierdzia. Moi drodzy, pozwoliłem sobie na tę historyczną refleksję powiązaną z teraźniejszością,
ponieważ obecność sióstr wpisała się w nasze życie. Widzimy je na co dzień i podziwiamy. Jednak zbyt rzadko powracamy do korzeni i początków, których nie trzeba szukać daleko, lecz tutaj we Lwowie, gdzie serce przy Bogu się zaczęło i ręce przy pracy. Zatem siostry są u źródła nowego zgromadzenia. Siostry są u siebie. Dlatego ta dzisiejsza uroczystość niech połączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W tych trzech wymiarach widzimy bowiem działanie opatrzności Bożej, która posłużyła się przed laty świętym Zygmuntem Gorazdowskim, a dzisiaj posługuje się życiem całego zgromadzenia, w którym dobro rodzi dobro, postawa miłości bliźniego rodzi wdzięczność, a życie według charyzmatu powołuje do zgromadzenia nowe siostry. Ta dzisiejsza uroczystość jubileuszowa jest okazją dla całej wspólnoty parafialnej do przypomnienia sobie, że i kandydaci do święceń mogą i powinni mieć serce przy Bogu i ręce przy pracy, gdyż taka droga jest możliwa również w posłudze kapłańskiej, a nawet powiem więcej, jest konieczna w posłudze kapłańskiej. W trosce o kapłanów święty Zygmunt Gorazdowski założył stowarzyszenie Boni Pastoris, w którym kapelani mieli sobie wzajemnie pomagać w utrzymaniu i pomnożeniu ducha kapłańskiego i życia Bożego poprzez wspólne odprawianie rekolekcji. Mieli również wspierać się w pracy duszpasterskiej. Dla nich redagował także czasopismo Bonus Pastor i pisał różne artykuły. Rozpoczynając to dzieło, pisał między innymi: jestem bowiem najmocniej przekonany, że tylko wspólnymi siłami i tylko przez pośrednictwo własnego organu możemy skutecznie pracować i stanąć na wysokości potrzeb czasu i naszego stanu. Dlatego dobrze stało się, że jubileusz połączony został z rozpoczęciem roku seminaryjnego i formacyjnego, ponieważ seminarium ma na swym terenie klasztor cichej modlitwy przy Bogu i jakże ofiarnej posłudze przy pracy. Drogie siostry, na ręce Matki Generalnej Wandy pragnę dzisiaj podziękować całemu Zgromadzeniu Sióstr Świętego Józefa za świadectwo waszego życia i posługi dla archidiecezji lwowskiej, a w niej dla tego miejsca. Tutaj przez posługę sióstr realizuje się w bardzo jasny sposób przykazanie miłości bliźniego. Tutaj rozwija się dzieło miłosierdzia. Tutaj jest dom, w którym serce i ręce realizują wezwanie Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Święty Zygmunt Gorazdowski wybrał dla zgromadzenia franciszkańską drogę życia, wpisując posługę sióstr w regułę świętego Franciszka z Asyżu. Dlatego też życzenia moje dla was będą powtórzeniem słów zapisanych przez świętego Franciszka, a przechowanych w Asyżu aż do dnia dzisiejszego. Zamienię tylko liczbę z pojedynczej na mnogą. Drogie siostry Józefitki, niech wam Pan błogosławi i niech was strzeże. Niech wam okaże oblicze swe i niech zmiłuje się nad wami. Niech zwróci oblicze swe ku wam i niech obdarzy was pokojem.